Cześć, witajcie, nazywam się Robert Mazurek, witam Was serdecznie na kanale Mr. Akumulator. W dzisiejszym odcinku powiem Wam, co kupić. Tak, jest to pytanie, które najczęściej mi zadajecie. Panie Robercie, niech Pan podpowie, jaki prostownik, jaką ładowarkę kupić, albo jaki akumulator kupić. O tyle, o ile w przypadku akumulatorów praktycznie zawsze odpowiadam tak samo. Po pierwsze, poszukaj w swojej okolicy specjalisty od akumulatorów, albo punktu, w którym ten wybór akumulatorów jest większy i osoby, które sprzedają w tym punkcie, mają jakąś tam wiedzę i doświadczenie, bo mogą zdarzać się reklamacje, a wiecie, że tak naprawdę mało kto z Was posiada akumulator zastępczy, żeby sobie samemu wziąć z piwnicy. Nie wszystkie sklepy oferują akumulator zastępczy, chociaż dobrej klasy specjaliści oferują go standardowo. Dlatego w przypadku sprzedaży internetowej, za którą jestem Wam bardzo, ale to bardzo wdzięczny, bo dużo z Was decyduje się na zakup u mnie, ale mimo wszystko pamiętajcie, że macie w swoich okolicach albo bliższych, albo dalszych osoby, które warto wspierać. Warto wspierać lokalny biznes, warto wspierać lokalnych specjalistów, bo oby ich nie zabrakło, oby byli zawsze, bo w sytuacji awaryjnej lepiej podjechać do kogoś, kogo się ma blisko, kilkanaście może kilometrów od siebie, no, niż pakować i wysyłać przesyłkę, czekać na łaskę, niełaskę kuriera, rozpatrzenie, nierozpatrzenie i tak dalej. Także jeżeli chodzi o akumulator, starajcie się kupować jak najbliżej siebie. Internet traktujcie w drugiej, trzeciej, może nawet czwartej kolejności. Będzie o prostownikach. Elo Kwasik, o tobie mowa, co? Słyszałem, że jest tutaj dolewana woda. Siemanko ziomuś, wiesz, czasem się zdarza. Zagotowany, wiesz, taka ciężka praca. No i cyk, 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 cykają cykle. Każda bateria ma limitowane życie. Jak pytacie mnie odnośnie prostowników, no to zawsze dopytuję, co będziecie ładować, czy to będą AGM-y, czy żele, czy też zwykłe kwasiaki. Na tej podstawie coś tam Wam doradzam. Dzisiaj Wam powiem coś zupełnie innego. Zanim kupicie prostownik, idźcie do piwnicy swojej, idźcie do piwnicy ojca i dziadka i zobaczcie, czy nie jesteście w stanie znaleźć tam takiego oto cuda. To jest prostownik, który otrzymałem od tajemniczego klienta, który wparował na Santocką, na mój sklep w Szczecinie. Jeden jest przy ulicy Gryfińskiej 106, kawałek w tamtą stronę, a drugi jest w centrum, tam za moimi plecami 15 km, Santocka 42, i tam właśnie przyszedł klient, który zostawił ten prostownik, nie powiedział, jak ma na imię, nie przedstawił się, powiedział, że to jest prezent dla Mr. Akumulatora za pracę, którą według niego wkładam, która jest bardzo ważna dla niego, dużo się nauczył i on po prostu z tego nie zrobi pożytku, no i chciał to przekazać dla mnie, jestem mu bardzo wdzięczny. Jeżeli, drogi kliencie, to oglądasz, zgłoś się do mnie, chciałbym się w jakiś sposób odwdzięczyć, albo pamiętaj, że jeżeli kiedykolwiek będziesz potrzebował akumulatora, to masz ten akumulator u mnie za symboliczne. Dziękuję. Tutaj możecie sobie zobaczyć, jak ten prostownik przy okazji wygląda od środka, bo pozwoliłem sobie go otworzyć, zobaczyć, posprawdzać. Ci z Was, którzy znają się dobrze na elektrotechnice, prosiłbym, aby opisali pokrótce, co tam widzą. Ja nie chciałbym strzelić gafy, tym bardziej, że po mojej ani lewej, ani prawej stronie nie ma tytusa i trochę obawiałbym się, żeby nie strzelić żadnej gafy, bo tyle, o ile rozróżnię diodę, transformator, jakieś tam przewody i tak dalej, ale wolałbym, aby na temat konkretów wypowiadali się ludzie, którzy na pewno nie popełnią błędu, jeżeli chodzi o budowę takich urządzeń. No i co, skoro mamy urządzenie, na którym pisze, że jest w stanie osiągnąć 6,5 ampera, przeprowadzę wyzwanie gęstości. Miałem rozładowany akumulator 60 amperogodzin do napięcia 11,73 V. Przy takim napięciu ten akumulator generuje z siebie jeszcze 238 amperów prądu rozruchowego. SOC, czyli poziom naładowania, wynosi 0%. State of health, czyli poziom sprawności akumulatora, wynosi 39%. Rezystancja wewnętrzna w tym akumulatorze wynosi 13 mΩ. Sporo, ale zobaczcie, z czego to wynika. Wynika to z gęstości 1,13 g na centymetr sześcienny. Podłączyłem ten prostownik przez Alfabata, ograniczyłem mu czas ładowania do 24 godzin i pozwoliłem ładować temu prostownikowi. Na samym początku starałem się jeszcze kontrolować natężenie prądu ładującego i zobaczcie, mimo tego, że tam pisze 6,5 ampera, to na maksymalnym przekręceniu pokrętła w prawo, czyli na tym maksymalnym natężeniu, ten prostownik generował 12,3 ampera. To jest bardzo, bardzo potężne urządzenie, dwa razy więcej niż obiecuje na etykiecie. Skąd my to znamy, nie? Na etykiecie pojawia się, czy też na froncie prostownika, obecnie 15, 12 czy 10, a jak podłączam to pod Alfabata, to no, nie widać tych cyferek, albo bardzo rzadko je widać. A tutaj 6,5 widać na froncie,
a z urządzenia wychodziło prawie dwa razy więcej. Teraz zobaczcie, jak wyglądał wykres ładowania tego prostownika. Ta linia, którą tutaj widzicie, która tak lekko urosła do góry i potem zaczęła spadać w dół, to jest linia natężenia prądu, natomiast ta linia, która od tych trochę ponad 12 V rośnie sobie cały czas, rośnie, rośnie, rośnie i tak zasuwa ku górze, to jest linia napięcia. Po 4 godzinach napięcie przekroczyło już 14 V. Po niespełna następnej godzinie to napięcie przekroczyło 15 V. 2 godziny później to napięcie weszło w rejestr powyżej 16 V i tak trwało do 22 godziny. Kiedy wyłączyłem ten prostownik, wyłączyłem go z kilku powodów. Po pierwsze, napięcie było w bardzo wysokich rejestrach 16,9, 16,92, 16,88. W momencie, kiedy rozłączałem ten prostownik, to napięcie wynosiło 16,78 V. Jest to dość dużo, ale gdyby płynął prąd o natężeniu typu 0,5 ampera czy też 0,2 ampera, nie miałbym z tym problemu. No ale tutaj widziałem na wyświetlaczu, że płynie prąd powyżej 3 amperów. W akumulatorze czuć było, że ta elektroliza jest dość burzliwa, dlatego postanowiłem przerwać to ładowanie. Przez te 22 godziny jako rezultat ilości prądu w jednostce czasu wtłoczone w ten akumulator dało nam to 97,74 amperogodziny tłoczone do tego akumulatora. I mamy 7 dni później, napięcie na tym akumulatorze wynosi 12,83 V. Ten akumulator generuje z siebie 661 amperów prądu rozruchowego według normy EN. SOC, czyli poziom naładowania, wynosi 100%. SOH, czyli state of health, poziom sprawności akumulatora, również wynosi 100%. Rezystancja wewnętrzna w tym akumulatorze wynosi 4,7 mOhma i gęstość elektrolitu wynosi 1,3 g na centymetr sześcienny. Urządzenie zrobiło swoje, naładowało akumulator, chociaż uważam, że to jest urządzenie, które trzeba kontrolować, nadzorować, raczej pilnować, bo blisko 17 V i 3 A to jest no, takie szkodzenie raczej akumulatorowi, bo gdyby to się odbyło powiedzmy przez godzinę czy przez dwie, wzrosłaby nam gęstość do 1,28, ta gęstość pojawiła się już pewnie sporo, sporo wcześniej, także jeżeli będziecie mieć takie urządzenia, które polecam Wam, naprawdę polecam, starajcie się je nadzorować. Wymyślcie sobie to ładowanie, nie wiem, na sobotę, w garażu, czy też gdziekolwiek, gdzie będziecie mogli co jakiś czas zaglądać, sprawdzić sobie gęstość, zerknąć na napięcie, zobaczyć, czy tam się nie dzieje coś. Raczej nie zostawiajcie tego urządzenia bez nadzoru. Ja mogłem sobie na to pozwolić, bo po pierwsze mam w tamtym miejscu wyciąg, czyli nie obawiałem się, że gdzieś nagromadzą się gazy i coś się podzieje. Natomiast ten akumulator, na którym to robiłem, jest też dla mnie akumulatorem testowym i nie jest to akumulator, który jeżeli mi się zniszczy, popsuje, czy cokolwiek, to będę jakoś za nim płakał, bo nabyłem ten akumulator w bardzo atrakcyjnej cenie w celach laboratoryjnych, także nie będę miał z tym kłopotów. Także odpowiadając na Wasze pytanie, co kupić, jakim prostownikiem się posługiwać, to jeżeli macie akumulator z płynnym elektrolitem, przeglądnijcie najpierw swoją piwnicę, piwnicę swojego ojca, swojego dziadka, może znajdziecie takie cudo, a jak znajdziecie takie cudo i nie będziecie pewni jego stanu, albo nie będziecie pewni, czy to urządzenie działa, funkcjonuje i nie jesteście w stanie sobie tego sami naprawić, to w opisie pod spodem będziecie mieli link do takiego kanału mojego serdecznego kolegi, który nazywa się Tomasz Bis i Tomek naprawia tego typu urządzenia. Zobaczcie coś. Tak wygląda masta, która popsuła się nam w jednym z testów. Wysłałem to do Tomka Bisa pod Lublin, no i wróciło to naprawione. Tomek oczywiście tutaj domontował kilka rzeczy. Test tego prostownika w wyzwaniu gęstości zobaczymy po tuningu Tomka. Pełno nawierconych rzeczy, w środku trochę inny transformator. Zobaczymy, jak się to będzie sprawdzać. Dostałem od Tomka jeszcze taką konstrukcję. Jest to stuningowane przez Tomka prostownik. Co to z siebie będzie pokazywało, to jeszcze nie wiem. Tutaj mam takie odpowiednie jakieś przełączniki. Tutaj mam napisane zakresy napięć. Co to będzie w stanie robić, ładować. Przeprowadzę wyzwanie gęstości temu urządzeniu. Troszkę więcej o tym urządzeniu opowiem na podstawie moich własnych doświadczeń, ale
ale też na kanale YouTube'owym Tomka Bisa znajdziecie, co on robi, jak on robi. Także pamiętajcie, jeżeli w garażu dziadka, ojca, czy też swoim znajdziecie jakiś fajny, niesamowity prostownik, nie będziecie jego pewni, złapcie kontakt z Tomkiem, możecie wysłać do niego to urządzenie. Ceny usług Tomka są na poziomie bardzo, ale to bardzo przyzwoitym. Jest to osoba, która duszę i serce wkłada w renowację tego typu urządzeń. Polecam go. Jest to chłopak, którego warto wesprzeć, któremu warto dać zarobić. Już nie wspominając o tym, że warto polubić jego kanał, zasubskrybować i jeżeli Was interesują tematy prostownicze, warto to śledzić. To na tyle. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Pamiętajcie, zanim wydacie forsę na nowe plastikowe urządzenia, które czasem ładują, czasem nie, naprawdę warto przeglądać piwnicę, bo są tam często niesamowite skarby, które nawet ten prostownik, można mu domontować limiter napięcia i to może być cudowne urządzenie do ładowania akumulatorów lub żelów. Ojejku, wygadałem się, co planuję zrobić z tym urządzeniem. Niech będzie. Lubię Was, kocham Was, widzów kanału Mr. Akumulator, także wiecie, jeżeli film się podobał, lajkujcie. Jeżeli tematyka kanału, tego co robię dla Was, jest Wam bliska, podoba Wam się, pamiętajcie, aby subskrybować. Jest to bardzo ważna informacja dla mnie. Pozdrawiam serdecznie ze Szczecina, Robert Mazurek. Cześć! Potrzebne Ci wsparcie, wyniki diagnostyki, dobór baterii do układu elektryki, testy jakości najlepszej techniki. Zapraszam osobiście lub na YouTube'owe filmiki. Będę tam wiercić, kręcić, podpinać i badać, przeciążać, zalewać, próbować też wysadzać. W poszerzaniu świadomości o ich jakości, terminologia długowieczności. No to Mr. Akumulator, Twój nawigator, defibrylator, on wyjaśni Ci tą kwestię, jak zbudowane są i działają różnego rodzaju baterie. Oto Mr. Akumulator, Twój nawigator, defibrylator, rozjaśnia mitologiczne brednie i nie pozwoli ziomuś, abyś wybrał błędnie.